Witam wszystkich. Dzisiaj takie cudo. Pojazd komunalny. Nie wiem, jaki to jest model, marka. Na bazie którego powstała platforma sadownicza. Do napędu jest silnik 1.9 TDI, czy nie TDI. To jest zwykły. Bez turbiny i na zwykłej pompie. Napęd hydrostatyczny jest na 4 koła. Problem jest taki, że cieknie olej z każdej dziury. Tutaj, po tej podstawie filtra, po tej chłodniczce. Myśleliśmy, że skończył się silnik, ale umyliśmy go i tak no, wygląda to dobrze. Zmienimy uszczelniacze jakieś i może będzie. Strasznie dziwnie się tym jeździ, bo tu jest taki, taka konsolka tylko. Skręt jest tylko naprzód zrobiony, tył jest na sztywno zrobiony. Wzięliśmy się za platformę. No i jednak silnik jest rozebrany. Tutaj zaczęliśmy rozbierać i no i było dużo oleju tam w dolocie wszędzie. Więc poszła decyzja, że rozbieramy cały. Cylindry nie są złe. Panewki no lekko podebrane, ale to jest nic takiego. Tłoki nie są złe. Pierścienie na pewno będą nowe. Konowanie cylindrów. Nie od tego. Wiadomo, głowica trzeba zrobić. Będzie żyć. Wracamy do tematu platformy. Wszystko jest szykowane do składania. Pomyte części. Zaraz zmieniamy pierścienie i będziemy składać. Przymierzyliśmy nowe pierścienie i stare do cylindrów. Jak widać, tutaj przerwy prawie nie ma w nowych. Ten pierwszy to jest, no to jest pierwszy pierścień. Tutaj olejowy. I tutaj jest stary olejowy. No. Trochę przerwa była, miał prawo olej brać. I tutaj jest też pierwszy pierścień ze starych. Też jest przerwa, ale już nie taka duża. Tłoki mamy włożone, miskę złożoną tam. Uszczelniacz wału zmieniony, za chwilę zakładamy głowicę. No i silnik poskładany, wszystko działa. Tutaj wszystko złożone. Głowica dokręcana, tak jak tam na zdjęciu pokazywałem. Zaraz to odpalimy. Tak tu wygląda kokpit sterowniczy. Grzejemy świece. Silnik pracuje. Coś tam w napędzie jeszcze rzęzi, w sensie w napędzie pomp. No ale to już co innego. Wrzucamy sobie jazdę. Dodajemy gazu i powoli nam się jedzie. Taka minimalna prędkość. Jedną ręką tu ciężko trochę.
Tak to skręca na pojedynczej osi. Bo normalnie powinny być dwie, ale ta jedna jest zrobiona na sztywno. Rozstaw jest co i 3,5 metra. Zakręciło z jednego w drugi rządek. Co drugi rządek, o. Silnik sobie mruczy. Zaraz jeszcze tutaj szerokość zmierzymy. Szerokość tutaj kół jest 140. A tak jak, bo tylko koła są jakoś rozstawione szeroko. A tak jak po błotnikach, to jest tam 126. I to chyba taka była szerokość nominalna. No co, na dzisiaj dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, cześć.